Proszę Państwa, więc ja tutaj tak przypuszczenia bardzo mocno odmienne od mojego przedmówcy. Generalnie całe te wszystkie różne tajemnicze rzeczy, które się opowiada o kwantach, w naszej mierze są dalszym ciągiem tego, co zrobiono w związku z twierdzeniem Bell. Znaczy, to są jakieś dalsze rozwinięcia rozumowań powiązanych z twierdzeniem Bella. Dlatego ja chcę się cofnąć, że tak powiem, do początku tej ewolucji, która doprowadziła do takiego stanu umysłów obecnie wśród niektórych fizyków i filozofów fizyki. I po prostu przyjrzeć się, czy ten krok, pierwszy krok w tej ewolucji był prawdziwy. Cóż twierdzenie Bella mówi, tak z grubsza, żaden lokalnie realistyczny model nie jest w stanie odtworzyć wszystkich przewidywań teorii kwantów. Dlaczego? Dlatego, że w szczególności probabilistyczne przewidywania takiego modelu dotyczące wyników eksperymentów typu ATR muszą spełniać nierówności Bella. Muszą spełniać. Znaczy przejrzano, że tak powiem, pewną klasę modeli i przekonano się, że muszą wygrać na to, jakby to były wszystkie modele, czy na pewno wszystkie modele tego rodzaju zostały wzięte pod uwagę. Takie sobie zadanie, pytanie pozwolę zadać. I będę chciał argumentować, że poszukiwania modeli zjawisk kwantowych mają związek z pewnym wyobrażeniem na temat tego, na czym polega specyfika zjawisk kwantowych. No bo jak chcemy próbować klasycznie odtworzyć przewidywania kwantów, to powinniśmy takiego modelu szukać, który miałby pewne cechy modelu kwantowego. Prawda? Jakie to są dwa założenia dosyć powszechnie przyjmowane na temat stanu układu kwantowego? Że stan układu kwantowego nie określa jednoznacznie wyników pomiaru na nim wielkości, który nie jest stanem własnym. Jeśli jest stanem własnym, no to oczywiście wynik pomiaru będzie odpowiadał wartości własnej danej obserwacji dla tego stanu. Drugie założenie, które się powszechnie przyjmuje, to że ta nieprzewidywalność, bo jeśli mamy układ, który nie jest w stanie własnym, no to mamy pewną nieprzewidywalność. Możemy mieć różne wyniki pomiaru tej samej obserwacji na tym samym stanie. Że ta nieprzewidywalność wynika z niekontrolowanego zakłócenia stanu układu przez makroskopowe przyrządy pomiaru. Otóż ja będę skłonny poddać w wątpliwość oba te założenia. Na razie to w szczegóły wejdę dopiero na koniec. Jeśli jednak wszyscy ludzie, którzy próbowali budować modele, klasyczne modele pozwalające odtworzyć przewidywania kwantowe, trzymali się tych dwóch założeń, to oczywiście musieli pójść w pewnym kierunku, a być może należało jednak jakoś pójść w jakimś innym. Przede wszystkim mnie zawsze jedna rzecz irytowała z tym twierdzeniem, że korelacje kwantowe teorii, która jest probabilistyczna, która nie ma sztywnego determinizmu, tylko taki miękki, dają przewidywania, dają silniejsze korelacje niż modele klasyczne, które są deterministyczne, więc to jest jakiś kompletnie kontrintuicyjny wynik. Zawsze mnie to irytowało, ale nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Ostatnio właśnie zacząłem wiedzieć, jak się do tego zabrać. Wiadomo, że generalnie twierdzenie Bella opiera się na tym, że muszą być spełnione nierówności Bella. Najważniejszą z tych nierówności z eksperymentalnego punktu widzenia jest nierówność uzyskana nie przez Bella, tylko przez czterech autorów inicjałów, z których tu pochodzi ta nazwa.
o ile pamiętam, Closer, Form, Simon i Holt. W tej nierówności występuje wielkość zwana funkcją korelacji. Ojej, co się stało? Aha, funkcja korelacji, tu już po pewnym drobnym uproszczeniu, ona ma taką postać. Lambda jest pewnym, symbolizuje tutaj obu zmiennych, które określają stan układu kwantowego. W tym w szczególności, albo stan układu, który ma imitować zachowanie układu kwantowego. Więc w szczególności wchodziłyby w to lambda różne ewentualne zmienne ukryte. Tutaj mamy prawdopodobieństwo warunkowe, gdzie A to jest wynik pomiaru, to mamy, wiadomo, ta para tych cząstek EPR, które najpierw były razem, a potem je rozdzielono. A to jest wynik pomiaru danej wielkości na pierwszej z tych cząstek, B to jest wynik pomiaru na drugiej, a małe to jest kierunek, tutaj akurat zmierzono. Znaczy ta uproszczona wersja mówi, że wierzy się rzut spinu na kierunek A, czyli pierwszej cząstki mierzymy na kierunek A, a drugiej na kierunek B. No i tam są te wyniki. No właśnie, więc żeby dostać nierówność CHSK, z takiego wzoru na funkcję korelacji trzeba pewną rzecz założyć na temat tego prawdopodobieństwa, łącznego prawdopodobieństwa warunkowego, które występuje w tym wzorze. Mianowicie, że ono ma taką postać, że da się rozfaktoryzować w taki sposób, że A będzie zależało, wynik pomiaru na lewej cząstce, na jednej cząstce będzie zależał tylko od ustawienia przyrządu do pomiaru akurat na tej cząstce, nie będzie zależał ani od ustawienia drugiej pomiaru, przyrządu do pomiaru na drugiej cząstce, ani też od wyniku tamtego pomiaru. I podobnie z tym drugim. No ale coś takiego, taki wzór nie wynika z definicji łącznego prawdopodobieństwa warunkowego, z której wynika tylko taki związek. Prawda? Więc żeby taka faktoryzacja obowiązywała, muszą obowiązywać dwa założenia. Znaczy, jeśli te dwa założenia są spełnione, to dostajemy taką faktoryzację. Najpierwsze z tych założeń w literaturze jest określone jako parameter independence. Z grubsza chodzi o to, że wynik pomiaru jest na pierwszej cząstce, jest statystycznie niezależny od tego, jak ustawimy sobie pomiar na drugiej cząstce. To jest dosyć oczywista i intuicyjna konsekwencja lokalności. Natomiast jako drugą konsekwencję lokalności często przedstawia się drugi warunek, mianowicie outcome independence. To jest z kolei stwierdza on statystyczną niezależność wyniku pomiaru na pierwszej cząstce od wyniku pomiaru na drugiej. O ile, no właśnie, dlaczego właściwie miała być taka statystyczna niezależność, skoro te cząstki były wcześniej razem i obowiązuje zasada zachowania kręgu. Jeśli zakładamy, że one były razem, no to jak jedna miała skręt w jedną stronę, to druga w drugą, więc nie może być tak, że to, co dostaniemy na tej drugiej, zupełnie nie zależy od tego, co jest na tej pierwszej. Więc to jest na pewno dosyć nieintuicyjny. W związku z tym pojawia się pytanie, jak uzasadnić to? Z samej lokalności ten warunek outcome independence nie wynika. No i różne były przymiarki do tego. Ja nie mam czasu, żeby to omawiać. Natomiast w końcu ostateczne uzasadnienie, jakie próbowano znaleźć do tego warunku,
warunku, to sprowadzenie go do pewnego innego warunku w ramach innej koncepcji, mianowicie w ramach teorii wspólnej przyczyny B. Reichenbacha, przepraszam. Reichenbacha. Otóż teoria wspólnej przyczyny mówi coś takiego, że jeśli pojawiają się pewne korelacje między zdarzeniami niepowiązanymi przyczynowo, to one mogą być tylko spowodowane przez to, że te dwa zdarzenia mają wspólną przyczynę. No i Reichenbach zbudował całą teorię wspólnej przyczyny. Są tam pewne założenia i w szczególności występuje tam takie założenie, które od skrót to jest screening off, czyli ekranowania, które mówi, że jeśli zdarzenia A i B są skutkami tej samej wspólnej przyczyny, to A jest statystycznie niezależne od B przy założeniu, że zaszła ta przyczyna, to znaczy pod warunkiem, że zaszła ta przyczyna. No i teraz można pokazać łatwo, że outcome independence jest szczególnym przypadkiem screening off. Proszę, może cofniemy. Proszę zobaczyć. Outcome independence, jeśli coś takiego potraktujemy jako C, no to to jest żywcem screening off, tylko szczególny przypadek screening off. No to jak można uniknąć tego spełnienia tego warunku screening off w modelu deterministycznym? To jest istotne, bo Reichenbach właśnie rozważał przypadek ścisłego determinizmu. No więc, żeby uniknąć outcome independence, to trzeba ogólnie uniknąć screening off, czego outcome independence jest szczególnym przypadkiem. Otóż pewną wskazówkę podsuwa Popper w swoim odróżnieniu determinizmu metafizycznego i naukowego. Na czym to polega? Na tym, że determinizm naukowy jest wtedy, kiedy na podstawie znajomości warunków początkowych ze skończoną dokładnością możemy jednoznacznie, też ze skończoną dokładnością, przewidywać skutek. Natomiast determinizm ten metafizyczny zakłada dwie rzeczy, że możemy wprawdzie przewidywać skutek jednoznacznie, moglibyśmy, gdybyśmy potrafili warunki początkowe znać z nieskończoną dokładnością. Nie skończoną, tylko z nieskończoną. No więc oczywiście coś takiego nie jest możliwe dla realnego naukowca, tylko dla Pana Boga. Więc realny naukowiec musi się kierować. Znaczy musi określać stan układu, czyli przyczynę, musi określać ze skończoną dokładnością na podstawie pomiarów, których dokładność jest zawsze skończona. Więc jest skazany na ten determinizm, no właśnie, czy jest skazany na determinizm naukowy. Mamy dwa rodzaje ewolucji układu, jak wiadomo. Ewolucja w stanie stabilnym i w stanie niestabilnym. Jeśli układ jest w stanie stabilnym, to jest właśnie tak, że jest spełniony ten determinizm naukowy. Ale istnieją przecież stany niestabilne. I wtedy dowolnie mała zmiana warunków początkowych może powodować drastyczną zmianę ewolucji układu. I tutaj da się odróżnić wtedy ten determinizm metafizyczny. Może wszystko być deterministyczne metafizycznie, a jednak nie spełniać warunku determinizmu naukowego. Otóż wydaje się, że Reichenbach po prostu nie wziął pod uwagę tego, że może być ta ewolucja niestabilna. I to można zobaczyć, bo jak ten warunek screening off można dostać? Otóż jeśli mamy ten związek przyczynowy między C oraz A i B, no to jeden, no i drugie z tych prawdopodobieństw jest równy 1, więc nic dziwnego, że one są równe między sobą. Skoro oba
słowa są równe jeden. Ale gdyby nie były równe jeden, no to nie widzę żadnej gwarancji, dlaczego miałaby tak równy zakres. No i w szczególności przykład tych zjawisk stanów niestabilnych, czy stanów niestabilnych, to jest tak zwany deterministyczny chaos. On jest właśnie kontrprzykładem dla determinizmu naukowego. Sam Popper jest uwaga jako kontrprzykład dla determinizmu naukowego. No i właśnie, to na czym polega specyfika, teraz warto się przyjrzeć, na czym polega specyfika pomiaru kwantowego. Otóż, jeśli stan kwantowy, znaczy pomiar kwantowy jest dokonywany na układzie w stanie, który nie jest stanem własnym mierzonej wielkości, to można by niejako rozłożyć ten pomiar na dwie komponenty. Pierwsza komponenta to jest redukcja stanu do jednego ze stanów własnych mierzonej wielkości, a druga pomiar właściwy, który polega po prostu tak klasycznie odczytujemy wtedy już wynik pomiaru. Więc byłyby takie jakby dwie fazy. Pierwsza faza, że dochodzi do tej redukcji, a jak już jest zredukowane, no to odczytujemy wynik ze stanu układu. Jeśli oczywiście układ jest w stanie własnym, no to nie ma tej pierwszej komponenty, tej pierwszej składki. No i właśnie. Co to właściwie jest ta redukcja stanu? Samo określenie jest dosyć mylące, no bo jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia tego aparatu, aparatu sięgającego do pojęcia przestrzeni Hilberta, tak to jeśli stany są określone przez, są reprezentowane przez wektory w przestrzeni Hilberta, to przecież redukcja stanu danego nie oznacza jakiegoś obcięcia go, że coś niepełno wartościowego zostaje w wyniku, tylko dostaje po prostu inny wektor w przestrzeni Hilberta, pełnoprawny, taki sam jak ten, od którego zaczęliśmy. Samo to określenie jest więc troszeczkę mylące, no i tak naprawdę istotny jest kierunek w przestrzeni Hilberta. W takim razie może spróbować zinterpretować tę redukcję tak zwaną jako nie tyle redukcję, co orientację w przestrzeni Hilberta. Ona byłaby jakimś wynikiem oddziaływania z makroskopowym przyrządem. Więc redukcja jako reorientacja to jest taka sugestia, że to coś takiego się tu dzieje. Przy czym to akurat w przypadku tych eksperymentów dotyczących spinu można temu nadać zupełnie dosłowne znaczenie, mianowicie, że spin jest ustawiany jakoś tak, ale mierzymy go na ten kierunek, to się najpierw musi ustawić tak albo tak i dopiero wtedy możemy odczytać. A więc troszeczkę tak bardziej dosłownie można to traktować bez już sięgania do przestrzeni Hilberta. No i właśnie, teraz idea, twoja idea jest taka, że ta pierwsza faza, mianowicie ta reorientacja, jest procesem chaotycznym. Że jeśli układ jest w stanie, który nie jest stanem własnym mierzonej wielkości, to dochodzi do pewnego dynamicznego procesu, który przebiega chaotycznie. Ja już zaraz kończę. Który przebiega chaotycznie. I właśnie dlatego, a nie dlatego, że jakieś interweniują jakieś liczne stopnie swobody makroskopowego układu, makroskopowego przyrządu itd., itd. Po prostu przyrząd chce mierzyć spin na dany kierunek i dochodzi do interakcji, w wyniku której ten spin pierwotny zostaje wyprostowany w jedną albo w drugą stronę, ale to jest proces chaotyczny i dlatego nie sposób przewidzieć, dlatego musimy użyć opisu probabilistycznego. I to jest w zasadzie moja idea. Że dzięki temu właśnie można podważyć ten warunek screening off, a ten warunek outcome independence, a skoro jeśli się podważy, bo warunek outcome independence, tym samym podważa się twierdzenie Bella i ono przestaje być twierdzeniem.
staje się pewną hipotezą, która nie została udowodniona, ponieważ nie uwzględniła jeden rok takiej możliwości, jak to, że właśnie ten proces reorientacji, czy też jak to woli redukcji jest procesem trwałym. Dziękuję.